ale chwała Bogu za nie. To jest takie, zanim zacznę opowiadać, taka historia. I ja chyba byłem nawet przy tym, jak Jarek pierwszy raz puścił info o Fuck Up Nights i on mnie namawiał od 17 edycji. Teraz nie wiem, jak to odebrać. Mogę się domyślać, nie? Ale nie chcę sobie tego tam interpretować. Natomiast ja zawsze miałem problem z pojawieniem się tutaj, bo to jest tak, że opowiadając o jakichś takich porażkach, to wychodzi nagle jakieś takie domyślne z tyłu głowy, że w takim razie to jest taki zamknięty już okres, nie? Że miałem jakieś tam porażki, a teraz już jestem taki mądry, już więcej tego nie zrobię. No, a to tak nie działa. Ja nieustanne pasmo sukcesów, tak? Tak mogę powiedzieć to, co ja robię w życiu. I wiem, że pół roku temu byłem zdecydowanie głupszy, a za pół roku będę się trzymał za głowę i kręcił z niedowierzaniem, jak mogę robić takie rzeczy, jak dzisiaj. Więc ciężko mi było wybrać jakąś taką historię. Natomiast fajnie, że Jarek zahaczył o mój pierwszy startup, bo ja pochodzę z rodziny bez tradycji przedsiębiorczych w ogóle. Moja mama zawsze powtarzała, że trzeba mieć fach w ręku, żeby pójść na etat i gdzieś tam pracować. A ja w 2004 pewnie połapałem się, że to, co ja chcę w życiu robić, to prowadzić własną firmę, być po prostu przedsiębiorcą. Wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, co to oznacza być przedsiębiorcą. Czułem po prostu potrzebę spełnienia się jakąś tam, bliżej niezdefiniowaną. To nie będzie częścią historii, ale to a propos tego braku instynktu samozachowawczego, zaczynałem. Pierwsze moje doświadczenie komercyjne to było sprowadzanie polskiej bielizny do Danii. W ogóle nie mam nic wspólnego z modą, bielizną itd., itd. Także czasem miałem po prostu bardzo, bardzo dziwne pomysły. Natomiast to nie był startup w takim znaczeniu, że to było przedsięwzięcie, które po prostu poszukiwało, czym tak właściwie jest. W 2006 ja byłem w... Taka historia, która... Okej. Żeby opowiedzieć o tych porażkach, to musiałem nabrać trochę dystansu, więc wybrałem takie coś, co się działo 10 lat temu do 6, tak? Jakby będzie przez 4 lata i 4 kraje. Żeby było jeszcze ciekawie. Więc w 2006 ja byłem w Danii. Wtedy skończyłem, uwaga, po 8 latach studia magisterskie. To jest długa historia. W każdym razie... Po jakimś tam dłuższym okresie dostałem legalną pracę, tak? W ogóle zarabiałem więcej niż pewnie kiedykolwiek w życiu i byłem super zadowolony i po 3 miesiącach rzuciłem tą pracę, żeby założyć swój startup. Oczywiście mój wtedy ówczesny szef powiedział, że słuchaj, wiem, że dzisiaj się źle czujesz, przyjdź jutro, porozmawiamy o tym, nie, jednak nie, że jednak będę to robił. A skąd w ogóle taki pomysł? To będzie taka historia w stylu, to co trochę Wojtek mówił, o pionierach, którzy mają strzały w plecach, tak? Ja w lutym 2006 przeczytałem o takiej firmie, która nazywa się Prosper. To było peer-to-peer lending, czy social lending, czy pożyczki między ludźmi bez udziału banków. W ogóle ten koncept mnie jakby zafascynował. Okazało się, że na świecie działały tylko dwie firmy. Druga to była Zopa, to było w Wielkiej Brytanii, Prosper był w Stanach. Ja stwierdziłem, że to koniecznie trzeba zrobić tutaj, tu i teraz, tak? Nie miałem żadnego, ja skończyłem Politechnikę, nie miałem żadnego doświadczenia w finansach, znalazłem z moim przyjacielem, który właśnie zrobił doktorat z programowania w Javie, tak? Czyli też doświadczenia w tym obszarze, stwierdziliśmy, że jesteśmy najlepszą możliwym zespołem do realizacji takiego projektu, tak? Żeby jeszcze skomplikować sprawę, ja nie mówiłem po duńsku, czyli w ogóle jakby sami rozumiecie, tak? Czy nie mogłem wnieść tyle, ile pewnie był powinien. Takich dwóch gości, wiesz, ja nie mam nic, nie ma szans, żeby się nie udało. Więc zaczęliśmy po prostu. No i przez 3 miesiące pracowaliśmy ciężko nad produktem, wypuściliśmy go, wyglądał super, udało nam się przebić w ogóle do takiego wielkiego portalu biznesowego. To taka historia z serii Jestem 90 cm nad ziemią, bo przez 90 minut na głównym portalu było o naszej firmie, a pod spodem były dwa takie malutkie artykuliki o Carlsbergu i Maersku.
To po prostu było, wiecie, highlight mojego życia wtedy. No ale okazało się, że po tym artykule myśmy czekali na te, na tych klientów, którzy będą walić drzwiami i oknami, i wtedy dowiedziałem się, że w biznesie też trzeba prowadzić aktywną sprzedaż. Była pierwsza. No w każdym razie próbowaliśmy przez rok się tego nauczyć. Ciężko nam to szło, ale z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. Ale wtedy w ogóle z nieba spada jakiś gość, który przyjeżdża z Kanady i mówi: słuchajcie, wy macie technologię, ja mam doświadczenie finansowe, w ogóle powinniśmy coś zrobić razem. A jak od słowa do słowa, pogadaliśmy kilka tygodni i stwierdziliśmy: dobra, to się przeprowadzamy do Kanady. Czego nie? My z tą technologią, ich jest 5, nas jest 2, razem już nas jest 7, czyli mamy 3 deweloperów, 4 biznesowców, no po prostu znowu, nie ma szans, żeby się nie udało, tak? Tym razem już naprawdę. 4 miesiące spędziliśmy na robieniu produktu, wystartowaliśmy, działaliśmy dokładnie 2 tygodnie, bo tak jak mówiłem, wtedy akurat jak myśmy wystartowali w Danii, to wtedy wystartowała jeszcze firma, która się nazywa Smava w Niemczech. W każdym razie na świecie znowu było dalej 3-4 firmy, które się tym zajmowały i nikt nie wiedział, co z tym zrobić. No i kanadyjski KNF stwierdził, że to oni zaczekają, co w Stanach wymyślą, w związku z tym nie wiedzą, co zrobić, i nas przymknęli. Znaczy, zawiesili działalność, tak? Co powodowało, że po prostu nie byliśmy operacyjni, nic nie mogliśmy zrobić. No to była kolejna lekcja, że jeżeli robisz coś, co pewnie gdzieś tam się ociera jakiś rynek regulowany, to dobrze, żeś pogadał z prawnikiem. Tego też nie wiedziałem. No więc myśmy tak nie wiedzieli, co zrobić. Zaczęliśmy siedzieć 7 gości i przebalamy pieniądze inwestorów, a nie byłoby coś z tym zrobić, to wymyśliliśmy sobie, że dobra, to popatrzymy się, co zrobić ciekawego, i zaczęliśmy robić taką aplikację dla landlordów wynajmujących mieszkania seryjnie. Problem polega na tym, że żaden z nas nie wynajmował nigdy mieszkań, tak dalej, tak. Po tam 3-4 miesiącach stwierdziliśmy, że to jest kompletnie bez sensu, i to była kolejna dla mnie lekcja, jakby to, czego nie rozumiesz i nie masz nawet do tego pasji, to w ogóle się za to nie zabieraj. To też później zaprocentowało gdzieś tam w przyszłości. No ale sobie tam spokojnie czekaliśmy, zaczęliśmy próbować ekspansję do Stanów. W każdym razie wtedy znowu oczywiście pojawia się gwiazda ze jasnego nieba. Dzwoni do mnie gość z Polski, z Wrocławia, zresztą 20 lat przemieszkałem w Wrocławiu, i mówi: dogadałem się z Niemcami, oni inwestują, chcą otworzyć oddział w Polsce, ale powiedzieli mi, że to był gość, który prowadził biznesy, miał tam 6 szkół językowych, zarobił poważne pieniądze itd., itd. I on mówi: no ale Niemcy mi powiedzieli, że muszę mieć kogoś, kto ma doświadczenie w tym peer-to-peer lendingu. Z Polaków, którzy zajmowali się peer-to-peer lendingiem, był jeden, więc jakby nie dużo miał opcji, zadzwonił do mnie, a to się akurat zbiegło tam z powodami osobistymi. Mówię: dobra, to się przeprowadzam z Kanady do Polski. I teraz, i tu jest chyba największy fakap z tych wszystkich, bo ta firma, która wtedy się tam zaczęła 7 lat temu, ta właśnie, ta kanadyjska, no to później, jak ja już sobie odszedłem, zaraz wam opowiem, jak dałem ciała później, nie? Ale ta firma sobie działała dalej. Weszła na giełdę, w szczytowym okresie była warta 75 milionów dolarów, teraz trochę gorzej, tylko 15, a ja już tam nie mam, nie? Więc doskonały wybór, milordzie. No więc przeprowadziłem się do Polski, rzeczywiście z Niemcami. W ogóle przypadkowo to była ta Smava, która wystartowała w tym samym czasie, co my w Danii, oni wystartowali w Niemczech. Pozyskali pieniądze od inwestorów na ekspansję do Polski. Rzeczywiście trzeba było otworzyć tą Smavę w Polsce. No tutaj już kompletnie nie było szans, żeby się nie udało, tak? Bo jest gość, który zajmuje się biznesem, jest gość, który ma doświadczenie peer-to-peer lendingu, jest niemiecka firma matka, która, kurczę, ma pieniądze i doświadczenia 2 lata w Niemczech, tak? No nie ma szans, żeby nie wyszło. Okazało się, że jest to możliwe, bo doświadczenie z rynku niemieckiego kompletnie nie przystawało do rynku polskiego. Okazało się, że w ogóle jest co innego. Co innego działało tam, co innego działało tutaj. No i jeszcze okazało się, że ja nie brałem udziału akurat przy tam negocjacjach umowy inwestycyjnej, ale wiedziałem dokładnie, co tam jest napisane. Później się okazało, że nie do końca chyba rozumiałem. W każdym razie mieliśmy jakiś tam cel,
inwestycyjny, zrezygnowaliśmy go w 98%, a inwestor powiedział 98% to nie stoi, odciął finansowanie. Więc wtedy się też nauczyłem, jak pracować z inwestorem. Zupełnie z drugiej strony i no i co? I sprzedaliśmy tę firmę, zrobiliśmy fire sale'a, czyli nikt, że tak powiem, nie dokładał do tego interesu, wszyscy wyszliśmy na zero itd. itd. Czyli jakby podsumowując moje 4 lata w peer-to-peer lendingu, którym przestałem się zajmować wtedy, co też było doskonałą decyzją, bo jak widzicie teraz w ogóle, ostatnio byłem na wczoraj dzisiaj na konferencji bankierów, gdzie wszyscy mówili o marketplace lendingu jako o sukcesie i tak dalej, i tak dalej. Ja się zajmowałem tym dawno, dawno temu i przestałem się zajmować, teraz super, super się dokręci. Więc nie zawsze warto być pionierem, albo trzeba się liczyć z tego konsekwencjami. Natomiast jest takie powiedzenie, że albo się wygrywa, albo się uczy, więc ja przez te 4 lata bardzo dużo się nauczyłem. I rzeczywiście jak później poszedłem czy pracować do funduszu, czy udało mi się jakiś tam założyć akcelerator, czy zakładać kolejne firmy, gdzie oczywiście uczyłem się innych rzeczy, to w każdym razie te rzeczy, które mi tam zostały, czyli po kolei, że trzeba sprzedawać, że trzeba gadać z prawnikami od czasu do czasu, że trzeba wiedzieć, co się podpisuje i rozumieć, co się podpisuje, rozmawiać, wiedzieć, jak inwestorzy działają i tak dalej, i tak dalej. To mi zostało przy startowaniu następnych biznesów, tak? I jakby ciągle liczę, że jak zrobię wystarczającą dużą ilość tych firm, w końcu dojdę do takiego momentu, że trafi się łódź szczęścia, że w kolejnym te wszystkie lekcje zaprocentują i wypali, tak? Tak, ale żeby tak nie na smutno, ja ciągle uważam, taki dzisiaj cytat, Jarek akurat postawił na Facebooku, ja go trochę sparafrazuję, ale ja ciągle uważam, że zamiast takiego podejścia nie będę próbował, bo może się nie udać, to jednak ciągle jestem fanem takiego podejścia, zresztą Richard Branson pojawił się na slajdzie, screw it, let's do it i zobaczymy, co z tego będzie. Tak? I ciągle, no mówię, ładuję się w nowe kłopoty, właśnie dlatego, że mam jakieś takie niskie poczucie tego, że to jest tylko iluzoryczne ryzyko, tak? O, to tyle, nie?